No i kolejny dzień, a w zasadzie ten sam, co na poprzednim filmie, bo wtedy skończyłem przed pierwszą, gdzieś w pół do pierwszej, już nie pamiętam dokładnie. Dzisiaj mam godzinę 9:11, no i działam dalej. Udało mi się wygospodarować troszkę czasu. Być może skończę je przed wakacyjnym wyjazdem. Niebo. Zacząłem układać niebo. Idzie całkiem nieźle. Teraz skupiam się na żółtych. No i jeśli chodzi o jakieś duże elementy, to z tym nie ma wielkiego problemu, żeby dopasować gdzieś puzelki. Najgorsze są takie malutkie, jak na przykład ten, dwie wypustki. I to jest puzel, który dla naszego mózgu, który normalnie jest przyzwyczajony do klasycznego wyglądu puzzla, no jest ciężko spasować, ale widzę już, że miejsce jest tutaj. Po prostu smart cutów trzeba się nauczyć, bo o ile rzeczywiście te duże puzelki fajnie gdzieś tam pasują, no to z tymi małymi bywa tak, że trzeba pokombinować i gdy nie znamy danych puzli, to możemy mieć z tym większy problem, ale naprawdę idzie się tego nauczyć i w trakcie układania jest coraz łatwiej. Na przykład widzę już, że ten będzie tutaj i tak sobie po kolei dziobie, zbliżając się do końca puzli. I żółte ułożone. Trwało to dosłownie 7 minut. Było bardzo łatwo i przyjemnie. Dużo łatwiej niż z szybami Volkswagena, które gdzieś tam przysporzyły trochę trudności. Teraz fioletowe niebo, fioletowo-różowe, też nie powinno być problemu. Jest fajny gradient, więc gdzieś tam się to dopasuje. Też mam kilka puzelków już ze sobą połączonych, także te większe grupy mi wypełnią tutaj luki. No i powinno to w miarę fajnie pójść. Kolejne 7 minut i wyjaśniłem tajemnicę ramki. Mianowicie wszystko się zgadza, nie ma żadnych błędów, co podejrzewałem jako jedną z hipotez. Natomiast nie zauważyłem, że w ramce będą te dwa puzzle, które mam tutaj. I już teraz je dodam i wszystko mi się będzie zgadzało. Więc ramka jest ułożona, za chwilę kończę niebo i zostanie ten dół tutaj. Z dołem już myślę nie pójdzie aż tak łatwo, ale też układa się całkiem przyjemnie. Są gdzieś tam różnice w kolorach, także powinno być ok. Niebo gotowe. Został mi jeden puzelek. Myślałem, że on będzie częścią nieba, ale najwidoczniej on będzie piachem albo jest w bonusie. Nie wiem, jeszcze się okaże, bo nie widzę, żeby tutaj czegokolwiek brakowało ani w busie, ani w niebie. Także 23 minuty od momentu, kiedy układałem sprzęt. A tutaj jest brak. jednak to nie był piach, tylko busik. 22 minuty z przerwami na nagrywanie tego zajęło mi ułożenie nieba, czyli tempo dość dobre. Powiedziałbym, no nawet nieskromnie, że bardzo dobre. Nauczyłem się mniej więcej, jak dopasowywać kształty, co zaowocowało tym, że układało się to bardzo przyjemnie. Jeszcze tylko dół i fajrant. Ok, 15 minut później jest tak. Ułożyłem już czarne. No i zostało w zasadzie tyle puzli, czyli garstka. Teraz po trochę układam sobie. Tutaj są takie skałki, nie skałki, takie z rozmytym. O, tak wyglądałem jak nieostre. No, w rzeczywistości są nieostre. Tutaj jest trochę jeszcze piachu jasnego, więc jest jakieś tam zróżnicowanie. I myślę, że dzięki temu to jeszcze parę ciemniejszych. Muszę je wyłuskać. No, ogólnie szybka, przyjemna układanka. Jest kolejny kwadrans. Nie minęła jeszcze godzina, od kiedy dzisiaj zacząłem, ale chciałem pokazać Wam, jak dziwne są smart cuty. Mam tutaj taką szczelinkę tutaj i mam te dwa puzelki. Pierwszy dokładam tak na wtyk, powiedzmy. No i zostaje taka mała szczelinka. Można by uznać, że coś jest nie tak, że to był błąd. A tutaj przychodzi z pomocą ten puzelek. Pyk.
i wszystko gra. Zacząłem się układać 9:11, jest 10:07. Może do 10:11 skończę. Zaraz zobaczymy. Kolejna tajemnica ramki rozwiązana. Do ramki będzie taki puzzle. No przecież widać, że to ramka, nie? Jak można było to przegapić? 10:11 na moim super zegarze kosmicznym. I zostały mi raz, dwa, trzy puzelki, które zaraz tutaj umieszczę. Mam nadzieję, że ostrość jest ok. Hop. No i ostatni puzelek. Pyk. Udało się zamknąć w tych kilkudziesięciu sekundach, czyli 10:11. Puzzle Eurographics Love and Hope Volkswagen Bus, czyli Volkswagen T1 z 63 roku, jak rzecze pudełko, plus hipisowskie życie przedstawione gdzieś w ciepłym miejscu na plaży. Smart Cuty, czyli niecodzienne cięcia, jak widać tutaj na zbliżeniu. No, troszkę inaczej pracuje głowa przy układaniu takich puzelków, ale są fajne. To moje drugie smart cuty w życiu. Pierwsze to był surrealizm Salvadora Dali, chyba łabędzie, które jak się odbijały, to wyglądały jak słonie, albo odwrotnie. No nieważne. W każdym razie po pierwszej układance nie byłem przekonany co do tej technologii, ale gdzieś tam zajawiły i korzystając z okazji nabyłem drugą sztukę Eurographics i tym razem układało się bardzo przyjemnie. Czysty chillout, bez pośpiechu, chociaż w czasie niezłym, bo łącznie poświęciłem na układanie 6 godzin bez jakiejś wielkiej napinki. No i udało się całość ogarnąć. Także tyle na dziś. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.